Witam Was w moim vlogu. Jak widzicie, dzisiaj będziemy robić karmidło dla króli na zboże z takiej puszeczki po harnasiu 1,5 litrowej. Nie będę tego zaklejał harnasie, bo mi się nie chce, więc pokażę jak jest. To najpierw tak, jak tu mamy, a jeśli to widzicie, to jestem w 100% pewny, że to działa. To tak, tu jak mamy, o, jak tak gdzieś mamy, bierzemy tutaj, staramy się jakby to ująć, zrobić tak i ostrożnie wbić ten nóż, wbić, jak nie nóż to gwóźdź, potem to się jakoś zrobi. I teraz nóż na wylot. Nie, o, i teraz o. Tak. No. No, na wylot. I teraz w dół. Przepraszam Was za te dźwięki, ale w domu sam nie jestem. Już będzie nam zbędny na tą chwilę obecną. Tu nacinamy. I tu nacinamy. No. Tu nacięte i tu nacięte. Teraz tu trzeba nacięć w tą stronę i w tą stronę. Trochę oddalamy i nacinamy kawałek. Tu też. I teraz, tak, jak mamy tutaj ponacinane, bierzemy tutaj, trochę oddalamy, o, i leci. Jak już mamy to odcięte, tak jakby, to robimy tutaj parę nacięć do końca. A tu sobie dwa akurat. Tutaj tak samo. O, tu jest na złączeniu akurat. Tu muszę dociągnąć. Elegancjo. Teraz bierzemy palcem, najpierw staramy się nie zaciąć przede wszystkim. Nie róbcie tego sami w domu, jesteście niepełnoletni, tylko pod opieką osoby dorosłej. Za wszelkie skaleczenia i urażenia przez mój instruktor nie ponoszę żadnych konsekwencji. Róbcie to na własną odpowiedzialność. I tu robimy tak samo, najpierw paluszkiem. Zaginamy. No. I teraz tak. Tutaj nie wyszło, to do odgięć. Jednak za dużo uciąłem, czy za mało odciąłem i tutaj trzeba dociąć. Docinamy, doginamy. Jeśli to jest już dogięte, teraz bierzemy jakby tę krawędź,
trzeba trochę zagiąć. Niestety trzeba to najpierw zrobić ręcznie. Uważajcie, żeby się przy tym nie pozacinać. No. I teraz kombineryczkami, takimi szczypcami. No, wiecie co. Tak się prezentuje karmnik, jeśli to widzicie, to się działa. Jakby co, to na razie nie usuwam tego otwieraczka jakby, nie usuwam na razie. Jeśli będzie przeskazywał przez tego królikowy, to na pewno go usunę i potem przybiję go do ściany jutro, i teraz ogólnie jest noc, piątek dokładnie. Przybiję go do ściany w trzech miejscach, gwoździkami takimi małymi gwoździkami go przybiję. Jeżeli zda egzamin u jednego takiego królika, który bardzo lubi gryźć i się nie skaleczy ten królik, to znaczy, że się jest dobre. Tu będę sobie dodał mieszankę owsa z pszenicą, jarą i kukurydzą. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Aktualnie wyświetlacie przycisk subskrybuj. I dwa filmy, jeden wybrany dla ciebie, a drugi najnowszy z mojego kanału. Polecam wam bardzo wpaść. Tak wyglądała moja pierwsza wersja, czyli krawędź w miarę równa, tak samo jak tutaj. A tą, którą robiłem na filmie, pokazywałem tak na szybko, że jak to zrobić. Oczywiście to wszystko powinno być równe, to powinno być wyżej. Tak tutaj jest, o to jest mój wzór. Taki jest wzór. To tutaj się trochę krzywo ukończyłem, ale to tam mniejsze z tym, co nie? I tak to powinno wyglądać, tak o. Tak to powinno wyglądać. Tak ucięte.